tutaj, jak w prawdziwej wielkiej rodzinie. Bye.
pisaneczki, pisaneczki, w skorbeczki, te w paseczki. Siedzą w koszu, rozmyślają i po modzie rozprawiają. W tym roku na kropki jest moda, przy kropkach piękniejsza uroda. Ja nie wiem, po co ci paski, twój brzuszek w tych paskach jest płaski. Paski, brzuszek, co ty mówisz, mamy pasków, ty nie lubisz. Ale większość pisaneczek woli nosić paski przecież. O czym tutaj rozprawiacie? Bez pojęcia wszak nie macie. Na co teraz wszędzie moda, w kwiatkach piękna jest uroda. Mamy w brzuszku kwiatki wszędzie, mój wzór najpiękniejszy będzie. Kwiatki, kropki oraz paski, w których brzuszek jest za płaski. Toż to wszystko nic nie warte, dowodami jest podparte, że najlepsze są na świecie piękne szłaczki, jaja przecież. Tak się jaja wyzywały, w ciasnym koszu przepychały, że potłukły się doszczętnie, żadne już nie było piękne, a więc zamiast na wystawę poszli na wielkanocną strawę! Katarzyna Przybyło, Beata Mróz i Angelina Dyrka-Pawlarczyk. Bardzo serdecznie przyznam Państwu, że komisja konkursowa, która się zebrała 31 marca, miała trudne zadanie, ponieważ te prace, jak wspomniałam, były wyjątkowe i piękne i niepowtarzalne. Po długiej naradzie i debacie, zgodnie z regulaminem, przyznano nagrody w dwóch kategoriach wiekowych, po trzy nagrody dla każdej kategorii i po dwa wyróżnienia. W pierwszej grupie wiekowej, czyli dzieci 3-4-letnie, nagrody otrzymał Antoni Kuś z przedszkola numer 36. Zapraszamy. Zapraszamy również Filip Ćwioro, przedszkole numer 5. Zostań, tak, robimy sobie zdjęcie. Zofia Kras, przedszkole numer 16. Zapraszamy Filipa, bo rozumiem, że... Filip Ćwioro, zapraszamy Filipa.
zapraszamy jeszcze Zosię w przedszkole numer 16. Oj, serdecznie zapraszamy. Chodź tu, Zosieńko. Chodź, Zosieńko. Tutaj stanie kto? Ze mną pójdziesz, dobrze. Tu jeszcze tytoni. Dobrze, będzie piękna nagroda, Zosiu. Wstań sobie tutaj z nami. Poprosimy cię do mnie. Wstań. Przy nagrodzie, dobrze? Wstanie przy nagrodzie. Prosimy o zdjęcia, bo zapewne fotoreporterzy tutaj chcą uwierzyć. Ślicznie. Dzięki. Wiktoria Owoń w przedszkole numer 1 w Rzeszowie. Zapraszamy, Wiktorię. Dziękuję. Oczywiście. I Zosia Kierula w przedszkole numer 44. Zapraszam, Zosię. Jak tytuł brzmi, Wielkanocne to dzieło. Pani wicedyrektor wspominała, że komisja konkursowa miała ogromny problem, bo z ogromu około 70 prac trzeba było wybrać 3, a właściwie 5 w jednej kategorii i 5 w drugiej. A wszystkie były tak urokliwe, co zresztą Państwo będziecie mogli za moment zobaczyć, oglądając wystawę w holu naszego budynku, naszej placówki. Tak piękne, tak urokliwe, że właściwie wszystkie powinny być nagrodzone. Serdecznie dziękuję wszystkim nauczycielom, którzy przygotowali, podjęli się trudu przygotowania wraz z dziećmi tak pięknych prac konkursowych. Pięknie dziękuję Państwu rodzicom, że zechcieliście nas dzisiaj w takim szczególnym Wielkim Tygodniu odwiedzić. Dziękuję także moim pracownikom, nauczycielom za to, że podjęliście się trudu zorganizowania konkursu. A szczególnie serdecznie dziękuję Pani wizytator, Pani inspektor, za to, że gościły dzisiaj podczas tej uroczystości i były tutaj razem z nami. Moi kochani młodzi artyści, Wam dziękuję za piękny występ. Podobało się, myślę, wszystkim szalenie i oby tak dalej, wola na moment, traficie do klasy pierwszej. Drodzy Państwo, z okazji nadchodzących świąt życzę przede wszystkim zdrowia i spokoju. Życzę, żeby to, co nas otacza, tylko i wyłącznie pozytywnie wpływało na nasze emocje, żeby odrzucić od siebie smutne informacje i cieszyć się tym, co mamy tu i teraz. A drodzy Państwo, szanowni rodzice i Państwo nauczyciele, cieszmy się tymi skarbami, które mamy, bo są fantastyczni, jak widać, bardzo zdolni i
tylko i wyłącznie możemy liczyć na to, że w przyszłości zasilą szeregi rzeszowskich szkół, bo już nie będą przedszkolakami, tylko szeregi rzeszowskich szkół, a potem będziemy oczekiwać na laureatów kolejnych konkursów. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za przybycie i życzę Państwu zdrowych, spokojnych, wesołych świąt. Szanowni Państwo, to niech te wszystkie piękne życzenia spełnią się w najbliższych dniach i w najbliższym czasie. Ja jeszcze raz bardzo dziękuję organizatorom za przygotowanie, przeprowadzenie tego konkursu, Państwu za przybycie do nas i cóż powiedzieć, do miłego zobaczenia. Chcemy, tak, zapraszamy oczywiście, że zapraszamy na wystawę. Chcemy Państwa gościć częściej, więc jeżeli będziemy podejmować się konkursów lub różnych innych działań, to serdecznie do nas zapraszamy. Dziękuję.